Szefowa rządu powiedziała, że zmiany w systemie edukacji są potrzebne m.in. z powodu zmian demograficznych. Beata Szydło tłumaczyła, że chodzi o taką reformę, dzięki której nauczyciele będą mieli pracę. Zmiany są potrzebne i musimy je zrobić wspólnie. I samorządowcy, i nauczyciele, i rząd, i wszyscy ci, którzy związani są i odpowiedzialni są za oświatę. Jeżeli zrobimy to razem, jeżeli zrobimy to spokojnie i nie będziemy dezinformować, i nie będziemy w tej chwili wprowadzać chaosu, to się powiedzie. Beata Szydło dodała, że głównym powodem zmian jest dobro uczniów. Dzisiaj jest konieczność przeprowadzenia reformy oświaty. Chcemy stworzyć 8-klasową szkołę podstawową i przede wszystkim to, co jest najistotniejsze, chcemy dać polskiej młodzieży dobrze przygotowane 4-letnie licea i szkoły zawodowe. Bo tego potrzebują dzisiaj młodzi ludzie w Polsce, tego potrzebuje polska gospodarka. Przeciwko proponowanym przez rząd zmianom w edukacji protestuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. ZNP chce też zwiększenia nakładów na oświatę. Związek w planach ma ogólnopolską manifestację, a następnie może wejść w spór zbiorowy, który może zakończyć się referendum strajkowym i decyzją o strajku w szkołach. Ministrowie obrony NATO potwierdzili na spotkaniu w Brukseli, że grupy bojowe sojuszu rozmieszczone na wschodniej flance mają być przeznaczone do obrony i odstraszania. Antoni Macierewicz powiedział, że wyraźnie widać zmianę podejścia NATO do obrony krajów członkowskich położonych na wschodzie. Różne działania prowokacyjne ze strony Federacji Rosyjskiej tylko umocniły determinację sojuszników, umocniły determinację NATO, by te siły były trwałe i były gotowe natychmiast do wejścia do walki. Chcę to podkreślić, dlatego że na tym tle także dzisiaj wszyscy mieli świadomość i aprobowali koordynacyjną rolę tworzonego dowództwa dywizyjnego umieszczonego w Elblągu. Dowództwo w Elblągu otrzyma szczególną rolę. Została temu dowództwu przypisana rola koordynatora wszystkich 4 grup bojowych, które będą działały w bezpośrednim związku z brygadami rodzimymi estońskimi, łotewskimi i litewskimi, powiedział minister Antoni Macierewicz. Tymczasem, jak oświadczył Władimir Putin, Rosja nie zamierza napadać na żaden kraj i ceni swoją niepodległość. Gospodarz Kremla odpowiadał na pytania gości Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego. W spotkaniu z rosyjskim przywódcą wzięło udział ponad 100 znanych polityków i politologów z kilkudziesięciu krajów świata. Władimir Putin skrytykował Sojusz Północnoatlantycki za straszenie rosyjską agresją. W jego ocenie jest to tylko pretekst do zwiększania wydatków na zbrojenia i wzmacniania obecności wojskowej w pobliżu granic Rosji. Polska odpowiedziała Komisji Europejskiej na jej zalecenia w sprawie rządów prawa. Minął termin, w którym Bruksela oczekiwała reakcji ze strony Warszawy. Z informacji Polskiego Radia wynika, że dokument, który został wysłany do komisji, liczy 10 stron. Rząd w Warszawie podkreśla w nim, że niemożliwe jest wypełnienie zaleceń Komisji Europejskiej, bo wiązałoby się to z naruszeniem prawa. W liście do Brukseli czytamy też, że część zaleceń komisji straciła na ważności w związku z nową ustawą o Trybunale. Jest także mowa o tym, że komisja nie zachowała rzetelności, przygotowując zalecenia. Wyjątkowo dużo osób w Stanach Zjednoczonych nie chce głosować ani na Hillary Clinton, ani na Donalda Trumpa. W Ameryce gwałtownie przybywa osób niezadowolonych z dotychczasowych elit politycznych. Jednym z powodów jest brutalna kampania wyborcza przed zaplanowanym na 8 listopada głosowaniem. Niezadowoleni z elit to przede wszystkim ludzie młodzi i dobrze wykształceni, mieszkający w dużych miastach. Richard z Chicago określa się jako wyborca niezależny. Jak przekonuje, tegoroczna kampania jest brutalna, a winni temu są zarówno kandydaci, jak i media. It's almost like the media wants two people. Oto właśnie media chcą dwóch kandydatów, by mieć pojedynek bokserski i newsa. Ta medialna otoczka jest absurdalna. Ludzie stają się sławni, bo robią okropne rzeczy. A my nie chcemy, żeby władzę zdobywano obrażając innych. Nie chcemy, by w taki sposób przyciągać uwagę. Richard jest jednym ze zwolenników Berniego Sandersa, demokratycznego senatora, który przyciągnął do siebie młodzież, bo nawoływał, by odrzucić dotychczasowe elity polityczne. Sanders przegrał walkę o nominację z Hillary Clinton, ale jego zwolennicy mówią, iż w Stanach Zjednoczonych powinna powstać trzecia duża partia. Politolog z Uniwersytetu Nowy Jork, profesor Joshua Tucker, twierdzi, że jest na to jeszcze za wcześnie. Jak dodaje, ostatecznie wielu niezadowolonych i tak zagłosuje na Clinton bądź Trumpa. Historically, we generally see voters deserting
Historia pokazuje, że im bliżej wyborów, tym wyborcy odsuwają się od niezależnych kandydatów. Chodzi o coś, co nazywamy głosowaniem strategicznym. Skoro tylko jedna osoba może zostać prezydentem, to nie jest ważne, czy trzeci kandydat pokona czwartego. Liczy się ten, kto będzie pierwszy czy drugi. Dlatego już teraz widzimy odpływ wyborców od niezależnych kandydatów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Nowy Jork. Prognoza pogody. W piątek zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, najwięcej opadów na północy kraju. Rano na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 8 do 11 stopni, jedynie nad morzem cieplej do 13 kresek. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 3. Teraz w Polskim Radiu 24 zapraszam na rozmowę Jakuba Kukli o trudnej sytuacji na przejściu granicznym Brześć-Terespol. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Marta Górczyńska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry. Wracamy w jakimś sensie do informacji sprzed kilku tygodni. Chodzi o informacje, z których wynikało, że na przejściu polsko-białoruskim Brześć-Terespol pojawiła się grupa uchodźców czeczeńskich. Po kilkudziesięciu godzinach właściwie pojawiły się informacje, z których wynikało, że tej grupy już tam nie ma. Pani wizytowała to przejście, pani wie, jak wygląda sytuacja aktualnie. Są tam uchodźcy, czy ich nie ma? Faktycznie nasza fundacja dostawała już od kilkunastu tygodni sygnały o tym, że grupa uchodźców z Czeczenii koczuje niemalże w Brześciu po stronie białoruskiej z tego względu, że nie jest dopuszczona do procedury uchodźczej tutaj na terytorium Polski. To są osoby, które przyjeżdżają z Federacji Rosyjskiej, głównie z Republiki Czeczenii i ze względu na prześladowania, których tam padło ofiarami, chcą w Polsce ubiegać się o udzielenie im ochrony międzynarodowej. Te sygnały, które my dostawaliśmy zarówno od cudzoziemców, którzy tam właśnie po stronie brzeskiej przebywali, jak i od innych organizacji pozarządowych pracujących bezpośrednio na Białorusi z tymi osobami, świadczyły o tym, że funkcjonariusze Polskiej Straży Granicznej nie dopuszczałam tych osób do złożenia odpowiedniego wniosku o udzielenie im ochrony. Zanim porozmawiamy dalej o sytuacji osób, które znalazły się właśnie na przejściu granicznym Brześć, teraz posłuchajmy oświadczenia Straży Granicznej. Mówi podporucznik Straży Granicznej Dariusz Siennicki, rzecznik prasowy komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Straż Graniczna jest odpowiedzialna za ochronę granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Każdego dnia na kierunku wjazdowym do Polski kontroluje około 65 tysięcy osób. Mając świadomość spoczywającej na nas odpowiedzialności za bezpieczeństwo już nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, w każdym przypadku bardzo dokładnie weryfikujemy cel wjazdu cudzoziemca na terytorium RP. Jeśli cudzoziemiec nie spełnia określonych warunków prawnych, a cel wjazdu jest inny niż poszukiwanie ochrony, to otrzymuje on decyzję o odmowie wjazdu. Każdorazowa decyzja o odmowie poprzedzona jest indywidualną rozmową z cudzoziemcem, której celem jest ustalenie faktycznego powodu przyjazdu do Polski. Weryfikacja celu wjazdu i pobytu cudzoziemca w Polsce jest jednym z podstawowych zadań Straży Granicznej podczas kontroli granicznej i stanowi bardzo istotny element zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Wniosek o udzielenie ochrony na terytorium RP jest przyjmowany od każdego cudzoziemca, który jasno deklaruje i wyraża chęć złożenia takiego wniosku, a o poszukiwaniu ochrony w Polsce świadczy całokształt jego wypowiedzi. Nie zgadzamy się z oceną, że funkcjonariusze weryfikujący cel wjazdu cudzoziemca skierują rozmową, by wykazać ekonomiczne przesłanki jego przyjazdu do Polski. Jest subiektywna ocena, której nie należy opierać ostatecznych rozstrzygnięć i ocen działań funkcjonariuszy Straży Granicznej. Chciałbym również dodać, iż Straż Graniczna maksymalnie wykorzystuje obiekt dworca na Terespolu. Osoby oczekujące na złożenie wniosku o ochronę mają do dyspozycji oddzielną kąpielę, zaplecze kuchenne i miejsce zabaw dla dzieci. Od początku funkcjonowania kolejowego przejścia granicznego w Terespolu nie było też przypadków zagrożenia zdrowia lub życia powodowanych warunkami i organizacją odprawy, a sam proces kontroli granicznej jest zorganizowany w taki sposób, by mógł przebiegać się możliwie najsprawniej bez zbędnych zakłóceń. Tak brzmi oświadczenie Straży Granicznej. Mówił podporucznik Straży Granicznej Dariusz Siennicki, rzecznik prasowy komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. A w naszym studiu przypomnę Marta Górczyńska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Rozmawiamy o tym, co dzieje się na przejściu granicznym Brześć-Terespol na granicy polsko-białoruskiej. Przed momentem słyszeliśmy w oświadczeniu Straży Granicznej, że każda osoba, która chciałaby złożyć wniosek o udzielenie ochrony w Polsce, ma taką możliwość.
tutaj chciałbym się odnieść do dwóch rzeczy, o których mówił pan podporucznik. To znaczy tak, z jednej strony to jest to, o czym pan mówi. Pytanie jest takie, czy faktycznie każda osoba, która taką chęć złożenia wniosku deklaruje, taką możliwość otrzymuje. Z naszych ustaleń, z sygnałów, które my otrzymywaliśmy już od kilkunastu tygodni, z relacji organizacji, które pracują po stronie białoruskiej, jak i też pośrednio z tych naszych obserwacji, których dokonałyśmy podczas naszej wizyty na początku października, wynika, że może na tym etapie, kiedy funkcjonariusz Straży Granicznej prowadzi pierwszą rozmowę z cudzoziemcem, dochodzić do naruszeń prawa. To znaczy dochodzi do sytuacji, w której cudzoziemiec deklaruje, że taką ochronę chciałby otrzymać, natomiast Straż Graniczna tą prośbę bądź ignoruje, bądź udaje, że jej nie słyszy i taka osoba jest z powrotem odsyłana na Białoruś. Podporucznik mówił też o całokształcie przesłanek, które wskazują, że takiej ochrony można udzielić albo i nie. I to jest właśnie druga ta niepokojąca kwestia, na którą my zwracamy uwagę. To znaczy z tego, co mówi Straż Graniczna, wynika, że prowadzi niejako taki pierwszy filtr tego, czy dana osoba faktycznie spełnia przesłanki udzielenia jej ochrony. Jeżeli tak, to jest zgodnie z tym, co mówi pan podporucznik, dopuszczana do możliwości złożenia wniosku, natomiast jeżeli nie, to są odsyłane z powrotem na Białoruś. Natomiast zgodnie z prawem, jedynym organem w Polsce, który jest kompetentny do oceny wniosku uchodźczego, jest szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Nie jest to Straż Graniczna, która może jedynie przyjąć wniosek od cudzoziemca. W związku z tym tutaj przejmowanie przez Straż Graniczną roli organu oceniającego te deklaracje składane przez cudzoziemca jest zupełnie niezgodnie z prawem. I to jest ta pierwsza kwestia, na którą my zwracamy uwagę. Natomiast druga rzecz, do której chciałabym się odnieść, to jest to, co pan podporucznik powiedział odnośnie pomieszczeń w samej placówce w Terespolu. My, tak jak tutaj opisujemy w naszej relacji, która została dzisiaj opublikowana, miałyśmy okazję uczestniczyć przynajmniej na pewnych etapach w samym tym procesie ubiegania się o możliwość złożenia wniosku przez tych cudzoziemców, którzy tego dnia razem z nami stawili się na tej granicy. Jechałyśmy razem z tymi osobami pociągiem z Brześcia do Terespola. Następnie już w samej placówce Straży Granicznej w Terespolu przez około półtorej godziny oczekiwałyśmy razem z tymi cudzoziemcami w pomieszczeniu, które właściwie nie ma ani krzeseł, ani żadnego zaplecza kuchennego, o którym tutaj pan mówił, ani żadnych innych udogodnień dla osób, które tam oczekiwały na możliwość rozmowy z funkcjonariuszami. To były również kobiety w ciąży, to były również małe dzieci, które przez ten cały czas zmuszone były do wielogodzinnego oczekiwania na stojąco. Natomiast to pomieszczenie już wyposażone w te lepsze udogodnienia są dopiero na tym etapie, kiedy taki cudzoziemiec jest dopuszczony do złożenia tego wniosku uchodźczego. Czyli już dopiero na tym drugim etapie, gdzie de facto bardzo mała liczba cudzoziemców w ogóle trafia. Bo jak wynika ze statystyk, które publikuje Straż Graniczna, no i też z tych obserwacji, których my dokonałyśmy podczas naszego pobytu, na te kilkaset osób, które codziennie stawia się na granicy, próbując złożyć ten wniosek uchodźczy, dopuszczanych jest do tej procedury zaledwie kilkanaście osób. To są zazwyczaj dwie, trzy rodziny, które taką możliwość otrzymują. Nie do końca wiadomo, na podstawie jakich kryteriów to jest oceniane, nie do końca wiadomo, dlaczego akurat jedna rodzina, a nie inna. Natomiast jakakolwiek forma weryfikacji tego, o czym mówią cudzoziemcy, czy też badania tego, czy faktycznie te powody prześladowania, o których mówią, mogą uzasadnić udzielenie im ochrony, nie powinna być dokonywana przez Straż Graniczną, a dopiero już na etapie postępowania administracyjnego. Jeśli dobrze rozumiem, to pada poważny zarzut o przekroczenie kompetencji, bo to nie Straż Graniczna powinna decydować, czy sprawą zajmą się polskie instytucje, czy nie. Zgodnie z tym, co Straż Graniczna mówi i jeżeli faktycznie taka weryfikacja na tym etapie pierwszego rozpytania jest dokonywana, to jest to jak najbardziej przekroczenie uprawnień. Natomiast podkreślam, i to też tutaj opisujemy w naszej relacji, my de facto nie zostałyśmy dopuszczane do udziału w tej pierwszej rozmowie funkcjonariuszy Straży Granicznej z cudzoziemcami, ponieważ już na tym ostatnim etapie kontroli paszportowej zostałyśmy zauważone przez Straż Graniczną, chociaż my nie ukrywałyśmy tam swojej obecności, natomiast po prostu stałyśmy w jednej kolejce z tymi wszystkimi uchodźcami, którzy chcieli te wnioski złożyć i zostałyśmy wyprowadzone poza placówkę. Na podstawie, jak przekazało nam kierownictwo placówki, wewnętrznych procedur nie mogliśmy przejść tej odprawy paszportowej razem z tymi osobami, które wygodnie się stawiły na granicy i oczekiwałyśmy na zewnątrz, poza placówką. Także to jest też kolejny problem, że ta pierwsza rozmowa cudzoziemca z funkcjonariuszem Straży Granicznej odbywa się tak naprawdę bez żadnego nadzoru. To
znaczy nie są tam dopuszczane ani organizacje pozarządowe, ani co więcej organizacje międzynarodowe, takie jak Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. I de facto ten moment, kiedy zapada ta decyzja co do tego, czy taka osoba będzie dopuszczana do procedury uchodźczej, jest zupełnie zależna od tylko i wyłącznie Straży Granicznej. Zostawmy w takim razie sprawy proceduralne, skupmy się na chwilę na sytuacji na samym przejściu granicznym Brześć-Terespol. O jak dużej grupie ludzi mówimy, o jak dużej grupie uchodźców, których chcieliby dostać się do Polski? Ciężko podać oczywiście dokładne szacunki, natomiast zgodnie z tymi informacjami, które my otrzymywaliśmy od cudzoziemców, to jest obecnie około 1500 do 2000 osób, które próbują taki wniosek często codziennie czy co drugi dzień na granicy polskiej złożyć. Ta liczba była większa, prawdopodobnie się troszeczkę zmniejszyła ze względu na tą sytuację, która tam obecnie ma miejsce. Też ze względu na to, że niektórym osobom kończą się pieniądze, nie są w stanie się dłużej utrzymać na Białorusi, zmuszone są przez to do powrotu do kraju. Nie wiemy, co się dzieje z tymi osobami, które wrócą, które faktycznie wyjechały stamtąd z powodu prześladowań politycznych. Natomiast, no tak jak mówię, no te liczby to są jedynie szacunki. I to też wynika z tego, że ta liczba tych osób tam się de facto skumulowała przez to, że ten problem trwa już od kilkunastu tygodni, co najmniej od lipca według tych informacji, które my posiadamy. W związku z tym, no ta liczba po prostu osób pozostaje tam stała po tej stronie białoruskiej. Czy to są przede wszystkim obywatele Czeczenii? Z naszych obserwacji wynika, że tak, aczkolwiek tam to się może zmieniać. To znaczy akurat w tym czasie, kiedy my tam byliśmy, faktycznie większość stanowili obywatele Federacji Rosyjskiej Narodowości Czeczeńskiej, ale wiemy, że wcześniej były też tam osoby z Tadżykistanu, były osoby z innych republik kaukaskich, także te narodowości są różne, natomiast tak, faktycznie większość to są Czeczeni. A jak argumentują swoje przybycie na granicę polsko-białoruską? Dlaczego chcą się dostać do Polski? Jednym z działań, które my podejmowaliśmy podczas naszej wizyty monitoringowej, było uzyskanie właśnie odpowiedzi na to pytanie, które pan zadaje, czyli dlaczego właściwie te osoby przyjechały, dlaczego tutaj chcą poszukiwać ochrony i czy nie mogą tej ochrony uzyskać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Z tych rozmów, które przeprowadziłyśmy, było to 16 pogłębionych wywiadów, wyłaniają się historie poważnych prześladowań na terenie Republiki Czeczenii, tych osób, które z różnych powodów albo znalazły się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, albo są podejrzewane na przykład o związki rodzinne z osobami należącymi do podziemia zbrojnego, z tak zwanymi bojownikami, którzy są zwalczani przez aparat państwowy. W związku z czym to są często historie bardzo dramatyczne osób, które były porywane, których dzieci były porywane, torturowane, przetrzymywane gdzieś w nieznanym miejscu i dopiero za okupem udawało im się uciec z tego miejsca, gdzie były przetrzymywane. To są często historie osób, których domy zostały spalone, których majątki zostały zabrane. To są też historie osób, które próbowały uzyskać ochronę własnego państwa, które zwracały się do sądów, do prokuratury z prośbą o pomoc, natomiast były ignorowane z tego względu, że ich oprawcy mieli to zaplecze reżimowe, którego oni nie mieli. W związku z czym te historie, które nam były opowiadane, układały się w taką dosyć dramatyczną całość tej sytuacji, która obecnie ma miejsce w Czeczenii. I też te historie spójne są z tym, co wynika obecnie z raportów organizacji międzynarodowych, które opisują tą sytuację tam na miejscu, między innymi Amnesty International czy Human Rights Watch. Marta Górczyńska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. Dzień dobry, Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Moimi gośćmi są dzisiaj Janusz Rolicki, Fakt. I Piotr Zaremba, tygodnik Sieci. Sporo się dzieje, jakoś tak jest, że od kilku tygodni się sporo dzieje i w zasadzie codziennie jest kilka ważnych informacji. Wydawało się już, że porozumienie Unii Europejskiej z Kanadą, czyli CETA, o wolnym handlu zostanie przekreślone, ale Walonia posunęła się, trochę zbudziła, dostała jakieś, Belgia i Walonia dostały jakieś specjalne warunki.
jakby nie powiem oficjalnych informacji, no, takie, które umożliwiają im jakieś zastrzeżenia w razie czego do CETA. I mamy zgodę, mamy porozumienie między Unią Europejską czy Kanadą, czy to jest tak, kiedyś się o czymś takim mówiło zawsze, że Unia wygrała, czy faktycznie to tak jest? Z punktu widzenia politycznego Unia wygrała, dlatego że czarne chmury się rysowały nad Unią, w związku z tym, że kolejna rzecz nieudana w wymiarze międzynarodowym wygrała. Nie jest to równe Brexitowi, ale coś na rzeczy było. Przeciwnicy zacierali z tego tytułu ręce. Ja osobiście się z tego cieszę, bo uważam, że z punktu widzenia Polski nie ma rzeczy ważniejszej niż siła Unii i nasza w niej pozycja. Dlatego z tego się cieszę. Nie wiem oczywiście, jak to w praktyce się przełoży na te interesy na przykład polskich rolników. Ja osobiście akurat jestem przeciwny tej całej historii wokół GMO, a ona się tu odbija pewnym rykoszetem w tej racji, że produkty kanadyjskie są wysoce popularne. A to też do meritum przejdziemy, jakby tego, co jest w tej umowie, ale chciałem pana redaktora Zaręby zapytać, czy faktycznie to jest tak, że tutaj no, Unii było potrzebne takie polityczne zwycięstwo w tym momencie? Nie no, ja jednak nie bardziej interesuję, jakie korzyści poszczególne kraje Unii odnoszą z tego. Ja rozumiem, że to chyba nie jest jeszcze zakończone wszystko, no bo jeszcze czeka nas proces ratyfikacji w poszczególnych krajach. Sytuacja mamy taką, że ta umowa ma wejść w życie, ale jakby pewne jej elementy będą zawieszone, natomiast no, ma być faktycznie ratyfikowana przez poszczególne państwa członkowskie. No właśnie, to będzie ten ostateczny test. Zakładam, że tu się jeszcze może jakiś spór ujawni w tym czy innym miejscu Europy, choć akurat, jak rozumiem, no, w Polsce mamy większość i decyzje już pewne zapadły. Nie wiem, no, ja jestem w ogóle zaniepokojony tego typu sytuacją, gdzie słucham dyskusji polityków na temat tego układu i posłowie wykładają pewne opinie, ale jednocześnie przyznają, że jest to ponad 1000-stronicowy dokument, i którego nie są w stanie ogarnąć. Czy to jest pewien wyraz alienacji, powiedziałbym, prawa i procedur prawnych ponad taką czystą politykę. To znaczy mam wrażenie, że wiele decyzji, także wewnątrz Unii, tych rozmaitych uchwał, dyrektyw, no, jest zatwierdzanych w ten sposób, że orientują się tak naprawdę tylko urzędnicy bądź lobbyści, którzy przygotowują dany dokument, czy dany akt prawny, natomiast niekoniecznie nawet ci, którzy za nim głosują, a ja już nie mówię o poszczególnych grupach interesów, co wyborcach. Dlatego ja pytam, czy tutaj już pomijając jakby merytoryczną zawartość, ona oczywiście jest super ważna, ale chodzi mi o to, czy jakby Unii, no, jakiś taki kolejny krok pokazujący, że te państwa, 28 państw, jest w stanie się porozumieć, był w tym momencie potrzebny. Jeżeli zakładać, że priorytetem jest to wykazanie, że Unia działa, to mechanizm funkcjonuje, to się tak. Natomiast no, stawiam pytanie o merytoryczną treść. Ja byłem, ja uczestniczyłem w jakiejś tam dyskusji, której jeden z polskich ministrów tłumaczył, dlaczego polski rząd popiera CETA, ale było to takie bardzo cienkie, no, tak jak powiedziałbym na tej zasadzie, że wydaje nam się, że nie ma tam żadnych groźnych rzeczy dla polskiej gospodarki, dla polskiego rolnictwa, o tym pan już wspomniał. No, ale wydaje nam się właśnie, to nie jest tak w gruncie rzeczy do końca pewne. Tak, bo umowa ma gwarantować jednak, że jakby przepisy sanitarne unijne czy bezpieczeństwa żywności będą przestrzegane, jeżeli chodzi o napływ żywności. A to pana Janusza zapytam, a pana zdaniem, jakie korzyści mogą być z tej umowy dla Polski, jeżeli ona wejdzie w życie faktycznie? Nie, pan, wiadomo, że ta umowa poprzedza kolejny krok, znaczy porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Wtedy po prostu staniemy się największym członkiem największego organizmu gospodarczego w historii świata, więc niewątpliwie jest to w procesie integracji zagrażającej nam dezintegracji po Brexicie, no będzie to rzecz o kapitalnym znaczeniu. Wie pan, teraz jeśli chodzi na przykład o korzyści, tutaj kwestia rolnicza i tak dalej, no jest, Europa jest takim dziwnym kontynentem, że ja teraz się akurat trochę orientuję, jak jest na przykład w Szwecji, tak nam bliskim geograficznie, a równocześnie odległe o lata świetne. Przykładowo, ale Szwedzi wiedzą właściwie tylko starają się głównie korzystać ze swoich produktów.
W związku z tym nie jedzą takie jabłka, na przykład taki psik. Ale za diabła niech sprowadzają, nie chcą sprowadzić z Polski. Kraju, w którym te jabłka są dorodne, wspaniałe i robią furorę w tej chwili w wielu regionach. To świadczy o takiej naturalnej zaściankowości, jaka ma miejsce na naszym kontynencie. I jej pokonanie tej zaściankowości, a ona się wiąże i z historią gospodarczą, i z historią polityczną, i z kompleksami przeróżnymi. My na przykład dla Szwedów, dla Skandynawów, jest, a głównie dla Szwedów, jesteśmy ciągle jakimś takim krajem kategorii B czy C. W związku z tym ten proces, o którym mówię, dobrze, żeby się rozwijał, szczególnie dla następnych pokoleń, dlatego że z jednej strony Polacy mają poczucie i świadomość, że jesteśmy w ogóle właściwie bardzo wysoko i powinniśmy tak żyć jak Francuzi czy Niemcy. A z drugiej strony towarzyszą nam przeróżne kompleksy, które dają o sobie pewien czas znać i nas po prostu jak prawdę jesteśmy przytrzymywani. Panie Rejzu, pytam pana redaktora Zarembowa, czy pana zdaniem faktycznie to będzie wstęp do dalszego jednoczenia gospodarczego Zachodu, czyli do TTIP, czy to jest burza gradowa? Tak się nam trochę stawia i takie argumenty, między innymi takie euroatlantyckie, powiedziałbym, argumenty też padały ze strony polskich członków polskiego rządu, bo tutaj przecież mamy do czynienia z dużym konsensusem między znaczną częścią opozycji i z rządem pisowskim. Mówię o tej opozycji liberalnej. Nie, jeżeli chodzi o czas o korzyści czy brak korzyści, to ja powiem w ten sposób. No, polscy ministrowie, polscy politycy obozu rządowego przekonują, że nie ma tam niczego, nie są przyjmowane rozwiązania gorsze niż te, które były przesądzone dwustronnymi układami z Kanadą. Więc jakby, no, to jest główny argument na rzecz tego, że tam nie ma nic groźnego tak naprawdę. No, to jest właśnie to pytanie, ten proces, te procedury arbitrażowe, ale no, to też pada taka odpowiedź wtedy, że do tej pory nie było pod tym względem korzystnych, że to tak naprawdę my się tego niepotrzebnie obawiamy. Jak rozumiem, ta opozycja i lewicowa i prawicowa, bo tu jest bardzo taka dziwna koalicja, która to krytykuje, ruch Kukiza, Narodowcy, Partia Razem, jakieś tam środowiska takie quasi-lewackie, no to oni argumentują to w ten sposób, że no, czym innym jest jednak układ, gdzie my jesteśmy suwerenną stroną, czym innym jest natomiast, jeżeli wchodzimy jako część pewnej szerszej struktury, bo to wtedy jest mniej elastyczne, trudniej się z pewnej rzeczy wycofać. No, ja się zgadzam z takimi obawami, natomiast powiadam, nie będę grał eksperta od tego układu. Czy tę sytuację ktoś może zdyskontować w Polsce politycznie, tak? Dla rządu wiadomo, że to jest trochę niewygodne. Już mamy PSL, który, no, gdy był w rządzie, no to żyrował i negocjował de facto tę umowę. W tej chwili ją kwestionuje. No, ale to jest ta słabość argumentacji. No, teoretycznie ruch Kukiza mógłby wypłynąć jako ten jedyny sprawiedliwy. Zwłaszcza, że ruch Kukiza próbuje licytować z prawej strony wobec PiS-u. Ale z drugiej strony, no, też pytanie, czy to jest prawa strona tak do końca. No, na pewno w sensie takiej przewrażliwienia na punkcie czy wrażliwości, na punkcie suwerennościowych argumentów, to jest prawa strona. Z kolei ze względu na taką niechęć do korporacji, to takie przekonanie, że to jest... To z kolei pobrzmiewa to też językiem takiej radykalnej lewicy, ale tutaj się często prawica i lewica spotykają. Wydaje mi się, że w świadomości przeciętnego Polaka to CETA nie zaistniało. Znaczy, przesłoniły go inne spory, znacznie bardziej widowiskowe, zresztą aborcja. Panie Janusz, a pana zdaniem CETA może być takim paliwem politycznym w Polsce dla jakichś ugrupowań? Nie, raczej nie. Wie pan, chyba że raptem ktoś znalazłby jakieś argumenty i rozpoczęłaby się taka historyczna nagonka. Ja muszę powiedzieć, że jak ilekroć jestem w jakimś markocie, na przykład oglądam jajka i na tych jajkach napisane, że bez GMO, to trochę mnie ogarnia śnieg pusty, bo z mojego punktu widzenia problem, jeśli chodzi o te jajka, to nie jest GMO. Tylko jest sposób hodowli tych kur. To, że problem dla mnie jest ten klatkowy system, który jest nie tylko niehumanitarny, ale też nie jestem przekonany niekorzystny, między innymi, bo przecież te kury żyją w ciągłym stresie, żeby niekorzystny dla tego produktu. Jest, wie pan, raczej tutaj z tego paliwa raczej nie będzie. I tak jak pan to powiedział, no, ludzie się nie bardzo orientują, co tutaj jest. A
że tak powiem, patrząc trochę z lotu ptaka, no to to jest ruch we właściwą stronę. Ruch, który po prostu jeszcze 50 lat temu w ogóle nie mógł się nikomu z nas w głowie mieścić. I ruch, który powoduje, że no, być może ta Unia zacznie się trochę odbijać od dna, w którym się znalazła nie tak dawno. Zobaczymy, co się stanie z tą umową, bo w tej chwili najpierw jeszcze te szczegóły, które zostały wynegocjowane z Belgią i Wołynią, mają być klepnięte, się tak wyrażę, potocznie przez szefów innych krajów. No i pewnie potem nas czeka unijny szczyt, który miałby tę umowę zatwierdzić i ona wtedy weszłaby w życie przynajmniej częściowo. No a potem czeka nas mniej więcej 3 lata albo kilka innych lat, kiedy ona będzie działała, ale nie będzie jeszcze w pełni ratyfikowana. To, co istotne w Polsce, to jeżeli chodzi o jej ratyfikację, już została przyjęta uchwała przez Sejm w zeszłym tygodniu i ta uchwała mówi o tym, że ona ma być przyjęta głosami większością 2/3, co oznacza, że razem z PiS-em za tą umową musi zagłosować no, co najmniej Platforma, a także pewnie i Nowoczesna. I to może być bardzo ciekawe. No więc tak, ale to będzie chyba pierwsze takie głosowanie, w którym te trzy kluby zagłosują tak ostro razem, mając przeciwko sobie resztę, a w tej chwili zapraszamy na serwis. Jest 3:30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Borowiec, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło podaną wcześniej przez Polskie Radio informację o udzieleniu przez polskie władze odpowiedzi na zalecenia Komisji Europejskiej z lipca. Minął termin, w którym Bruksela oczekiwała reakcji ze strony Warszawy na zalecenia w sprawie praworządności. W opublikowanym oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że polskie władze oceniły zalecenia Komisji Europejskiej jako niezasadne. Według MSZ zalecenie było wyrazem niepełnej wiedzy o tym, jak w Polsce funkcjonuje system prawny oraz Trybunał Konstytucyjny. Ministerstwo podkreślało, że Polska w dialogu z Komisją Europejską zakładała współpracę opartą na obiektywizm, szacunek dla suwerenności, pomocniczości i tożsamości narodowej. Interwencje w sprawy wewnętrzne Polski nie noszą znamion postrzegania tych reguł, czytamy w oświadczeniu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych dodało, że polskie władze mają nadzieję, iż odpowiedź przesłana Komisji Europejskiej zostanie przez nią przyjęta ze zrozumieniem. Komisja Zgromadzenia Ogólnego ONZ opowiedziała się za podjęciem negocjacji w sprawie całkowitego zakazu broni jądrowej. Rezolucja w tej sprawie została przyjęta w Nowym Jorku. Wśród krajów, które głosowały przeciwko rezolucji, były państwa posiadające broń jądrową, m.in. Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania i Izrael, co, jak podkreśla agencja France Press, źle wróży dla powodzenia tej inicjatywy. Rozmowy w sprawie całkowitego zakazu broni jądrowej miałyby się rozpocząć w przyszłym roku. Ustalono już nawet terminy pierwszych dwóch sesji negocjacyjnych w Nowym Jorku od 27 do 31 marca i od 15 czerwca do 7 lipca. Rezolucje, której inicjatorami są Austria, Brazylia, Irlandia, Meksyk, Nigeria i RPA, musi jeszcze zaakceptować Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zwolennicy tej inicjatywy uważają, że może ona ożywić znajdującą się od dawna w impasie wysiłki rozbrojeniowe. Są wyniki sekcji zwłok dzieci, które zginęły w wypadku pod Działoszynem. Ojciec, 44-letni Robert W., wjechał rozpędzonym samochodem w ciężarówkę i nie było śladów hamowania. Dzieci w momencie wypadku żyły. W domu natomiast znaleziono zabitą żonę Roberta W. O szczegółach Piotr Słowiński z Radia Wrocław. Wbrew wcześniejszym informacjom dzieci były przypięte pasami w momencie wypadku. Samochód Roberta W. jechał ponad 100 km na godzinę i nagle wjechał w jadącą z naprzeciwka ciężarówkę. Wszyscy zginęli. Prokuratura nadal nie ma pewności, czy było to tak zwane rozszerzone samobójstwo, czyli że Robert W. celowo zabił siebie i dzieci. Nie można wykluczyć, że mężczyzna na przykład zasłabł. Być może wątpliwości nie da się już nigdy rozstrzygnąć. Śledczy szukają w tej chwili motywów tragedii, czyli zabójstwa 44-letniej kobiety i powodów wypadku, który pochłonął troje dzieci w wieku 6, 11 i 13 lat oraz ich ojca. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. Witamy po przerwie w debacie dnia. Gośćmi są Janusz Rolicki, Fakt, i Piotr Zaremba,
tygodniu w sieci. Prowadzi Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Mówiliśmy w Gazecie, mówiliśmy o tym, o układzie między Unią Europejską a Kanadą. W tej chwili tak przez sprawy unijne przejdziemy do krajowych. Mija właśnie termin ultimatum, które Komisja Europejska postawiła polskiemu rządowi. Chodziło o wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj pani premier była to pytana i Beata Szydło powiedziała, nie będziemy wprowadzać do polskiego porządku prawnego żadnych zaleceń, które są niezgodne z interesem polskiego państwa i obywateli, ani nie opierają się na przesłankach merytorycznych. No i teraz pytanie, jaki będzie finisz tego sporu Polski z Komisją? Pan redaktor Zaremba. Żaden, bo nie ma przecież żadnych środków, które mogłyby Polskę dyscyplinować. Ja nie wierzę w to, żeby Unia Europejska w stosunku do Polski skorzystała z jakichkolwiek środków, też zresztą dyskusyjnych, bo to jest pytanie, kto tam ma prowadzić to postępowanie takie praworządnościowe, no ale nawet gdyby one istniały, to moim zdaniem większość państw europejskich nie będzie za tym, żeby wprowadzać jakiś system sankcji czy represji za jakieś elementy polityki zewnętrznej. To jest po prostu coś, co może się obrócić tylko szefem różnym rządom, nawet tym, które się solidaryzują z linią akurat w tej sprawie konkretnej Komisji Europejskiej. Natomiast oczywiście jest pytanie inne, czy Polsce potrzebna jest awantura o Trybunał, czy ja... To jest, no, odpowiedź jest taka, że oczywiście nie, to znaczy, że to jest coś, co niesłychanie niszczy poczucie prawa, co odbija się w jakiś sposób na interesie Polski, nawet w kontekście gospodarczym, bo w dłuższej perspektywie no jednak stabilny system prawny jest potrzebny na przykład inwestorom. To oczywiście nie widać od razu i w tym sensie dzisiaj rzeczywiście ta dyskusja jest dość abstrakcyjna, to jest w wymiarze kilku lat, to się okaże niszczące. No chyba, że założyć, że rzeczywiście po grudniu dojdzie do jakiegoś uspokojenia czy uzdrowienia sytuacji, ale nic na to nie wskazuje. No, wskazuje raczej obecna sytuacja na to, że będziemy mieli kolejny niszczący spór o sposób wyboru nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Przy czym, mówiąc to, chciałbym powiedzieć, bo pewnie będziemy w sporze pewnym, że ja nie obwiniam za to jednej strony. To znaczy uważam, że no, to się tak trochę potoczyło. Pierwszym jednak punktem wyjściowym był skok na Trybunał, jakiego próbowała dokonać w poprzedniej kadencji Platforma Obywatelska z udziałem czy przyzwoleniu przynajmniej części sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A teraz czy skądinąd wszystkie metody, środki, które zastosował PiS były sensowne i przybliżały do celu, to jest jeszcze inna sprawa, no ale to mówię, to jest długa, skomplikowana dyskusja. Porozmawiać jeszcze, pan redaktor Żolicki, pana zdaniem komisja faktycznie nie będzie w stanie tutaj, nie ma instrumentów do tego, do zwarcia skutecznej presji w sprawie Trybunału? No, czy, albo czy posunie się dalej, czy na przykład sformułuje wniosek do Rady Europejskiej, no bo de facto to o to idzie gra już w tej chwili. No więc tego wniosku nie, znowu raczej nie sformułuje, bo ten wniosek tam nie przejdzie, więc to są politycy, którzy są realistami. Ale oczywiście jakieś wypowiedzi krytyczne się pojawią. Ja tu zgadzam się z panem Piotrem, że to diabeł wie po co to wszystko było. Bo moim zdaniem cała sprawa w przyszłym tygodniu po prostu w przyszłym roku w sposób naturalny wybrzmi w sposób takim właściwie uspokajający. Dlaczego? Dlatego, że od początku było wiadomo, że sojusznikiem PiS-u w walce z Trybunałem jest biologia. To znaczy, i terminy, jakie tam muszą spełnić poszczególni sędziowie. Nie wiem, dlaczego pan Jarosław Kaczyński poszedł na piekielną awanturę. Dlatego, że na skutek ta awantura niewątpliwie więcej kosztowała Polskę i jego personalnie, chociaż on się oczywiście do tego na pewno nie przydał, ale w końcu jest pewien rysunek jego postaci się w Europie określony pojawił. I nie wiem, czy mu to wielką sprawia satysfakcję.
a po odejściu sędziego Rzepnińskiego praktycznie mamy kolejną datę istotną, to znaczy czerwiec, kiedy dojdzie nowy poseł, nowy sędzia pisowski. Jeszcze dojdzie w kwietniu, tak? Bo jeden dojdzie w grudniu, Stanisław Biernat kończy kadencję w kwietniu, no i Stanisław Rymar w czerwcu. No więc to i to w czerwcu, można powiedzieć, w sposób naturalny cały problem zgaśnie. I może i w jakim sensie, jeśli Komisja Europejska to szacowne gremium weneckie będzie chciało, to będzie mogło uznać, że Polska w jakimś sensie spełniła te wymogi, dlatego że wyraźnie widać też na to, że wyraźnie widać, że raczej PiS z części tych swoich pomysłów się wycofa, bo będą one już wtedy niefunkcjonalne. Nawet to nastąpiło wczoraj, bo oczywiście został zaprezentowany szósty już chyba w ciągu roku projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i on zawiera takie dwa filary. Jeden filar to jakby ułożenie władzy w Trybunale, który de facto oddaje ją w momencie, po pierwsze nie pozwala Andrzejowi Rzeplińskiemu brać udziału w wyborze swojego następcy, po drugie oddaje ją w ręce tych sędziów, którzy zostali wybrani w tej kadencji głosami PiS. Ale cały drugi pakiet w tej ustawie rozwiązań, które się tam zajmują, to są rozwiązania takie, gdzie PiS odstępuje od dotychczas się wydawało fundamentalnych kwestii, które podnosił, czyli na przykład nie ma tam rozpatrywania zgodnie z kolejnością spraw, większość jest zwykła, no jakby jest powrót do rozwiązań sprzed roku. I właściwie można powiedzieć, że wraca, że Trybunał wraca w stare buty. Więc cała rzecz, to zresztą zostanie przedstawione jako może być przedstawione jako pewnego rodzaju gest w stosunku do Europy. Ja dziwię się pani Szydło, że w świetle tego, że zostało to wczoraj już właśnie tak powiedziane, że w tę stronę wyraźnie w sposób naturalny sytuacja się zmierza. Że wygłasza taką też w starym stylu, znaczy ostrą jakąś wypowiedź. My ani którą można by zaprezać, że ani guzika nie oddamy. Więc w związku z tym sytuacja wróci do statusu quo. A równocześnie po prostu my będziemy poobijali. A te straty wizerunkowe są nie do odrobienia w takim razie? W całej Polsce. No wie pan, raczej chyba nie, bo jednak na świecie był duży szok po tej całej historii. I na zwykli, normalni ludzie, będący za granicą, stykali się z pytaniem, otrzymywali, co się tam u was dzieje. Co wy tam wyprawiacie? Co tam ta władza wyprawia? To jest, mówię jeszcze raz, no nie rozumiem pana po prostu Łukaszyńskiego. On co prawda ma tą metodę działania poprzez kryzys, że kryzys jak gdyby wyostrza kanty i kryzys, awantura jakoś niby jego partii sprzyja. To było w okresie, ja uważam, kiedy on był bardzo słaby. To rzeczywiście takie ostre podziały, taka ostra polaryzacja mogła spełnić jakąś funkcję. W tej chwili jest mu to kompletnie niepotrzebne. Ma większość i tylko cierpliwość powinna być po jego stronie. Porozmawiamy trochę o roku rządów. No, ale w kontekście pytania o Trybunale. No właśnie chciałem dopytać, czy to faktycznie... Parę uwag, no to nie jest takie oczywiste, ktoś tak szybko wszystko ułoży. To jest największy koszt, jaki rząd zapłacił? Nie, no ale ja właśnie te uwagi, to się ułoży, bo tam zostaną wybrani sobie sędziowie. No po pierwsze, do tej większości pisowskiej to jeszcze będzie kawałek. To musielibyśmy policzyć to teraz dokładnie. No w tej chwili pisma, znaczy zależy liczymy, tak, ale ma trzech sędziów, którzy są dopuszczeni do orzekania, plus trzech sędziów, którzy nie są dopuszczeni do orzekania, wobec 15 sędziów, tak, czyli 9 sędziów. No tak. Jest ze starego wyboru, to w momencie, kiedy jeżeli odejdzie jeszcze trzech sędziów, no to wtedy PiS będzie teoretycznie miał 9 sędziów, a zostanie 6 sędziów z poprzednich kadencji. Ciągle problem tych sędziów, którzy są niedopuszczeni do orzekania. Żeby zostali dopuszczeni do orzekania, to musi być prezes, który jest z nadania takiej nowej władzy, a nie starej. Bo on mógłby taką decyzję podjąć. No rozumiem, że dojdzie walka. Jeśli dojdzie do pata i nie będzie prezesa, sprawować tę funkcję będzie wiceprezes,
do czasu przynajmniej końca kadencji pana Biernata, to on będzie decydował, w związku z tym ci nowi sędziowie dalej nie będą uczestniczyli w orzekaniu. Zwrócę uwagę, że wczoraj ta ustawa przyjęta przez PiS mówi, że w momencie, kiedy nie ma prezesa, to w jego zastępstwie rządzi nie wiceprezes, ale rządzi i tam jest bardzo skomplikowany sposób. Sędzia, który ma najdłuższy staż sędziowski, asesorski, czyli de facto wypada na panią sędzia Przyłębska. Tak, tylko zwrócę uwagę znowu, że ktoś musi jeszcze to wprowadzić w życie. No, Trybunał przyjmuje taką oto wykładnię, że on nie jest związany przepisami kolejnych ustaw uchwalanych przez ten parlament, dopóki sam się w tej sprawie nie wypowie, a na ogół wszystkie te przepisy w kolejnych sprawach obala. W związku z tym no, będzie jeszcze problem. No, Sejm wybrał sędziów, który na przykład prezes zapisku nie puszcza. Pan Biernat też może nie uznawać tego typu przepisów i absolutnie może spróbować objąć samemu władzę. Nie ma żadnego trybu, w którym no nie wiem, jakieś ciało wprowadza, bądź nie wprowadza wiceprezesa Trybunału do urzędowania jako prezesa Trybunału. To znaczy to jest coś, co jest właściwie, no, proszę powiedzieć, trochę silniejszy jest ten, kto już siedzi w gabinecie. Na razie Trybunał, jakby pewne domniemanie jest na pokoju Trybunału, no, że Pliski nie dopuścił sędziów, których nie chciał dopuścić. No właśnie. Natomiast oczywiście może to za pół roku, za rok się rzeczywiście jakoś ułoży, zwłaszcza po odejściu pana Biernata. Natomiast no, powiem w ten sposób. To jest po pierwsze dość żenujące widowisko. Po drugie, ja mam jednak wątpliwości, czy Trybunał no, nie rośnie sobie nadmiernej władzy do interpretacji konstytucji w takim duchu, że każdy przepis dotyczący, regulujący pracę Trybunału, który nie zgadza się z ich poglądem, jest przepisem sprzecznym z demokratycznym państwem prawa. Czyli w gruncie rzeczy jest niwelowany. No, redaktor Grzegorz Osiecki powiedział, że PiS się z pewnych przepisów wycofał. No tak, wycofał się, ponieważ one były w tych kolejnych orzeczeniach Trybunału kwestionowane. No, ja nie wiem, czy rzeczywiście kolejność wpływów jako zasada jest zasadą po prostu niedemokratyczną. To jest oczywiście, tam padał ten argument, że Trybunał zostanie spolaryzowany, że nie będzie opracować, natomiast no, to nie jest argument konstytucyjny w istocie rzeczy, to jest argument praktyczny. Tak, tym bardziej, że Komisja Wenecka jakby w swoich uwagach pierwotnie nie kwestionowała w ogóle rozpatrywania z kolejnością wpływów, tylko mówiła, że musi być zapewnione dla rozpatrywania ważnych spraw. Ja bym znalazł też dobre argumenty za tą koniecznością kolejnością wpływu, na przykład taki, że prezes nie decyduje arbitralnie, co jest dla Trybunału ważne, co nie jest ważne. No, to oczywiście to wszystko się dzieje w warunkach, kiedy ten Trybunał w ogóle nie jest w stanie przetrawić tego wszystkiego, co do niego napływa. I oczywiście wtedy się pojawia pytanie, czy należy wybierać ważniejsze kwestie, czy należy wybierać kwestie starsze, ale no, powiedziałbym, no znowu nie jest żaden argument, prawny argument. Dany Trybunał działa też na gdzieś na jakiejś takiej bardzo dziwnej szarej strefie. Oczywiście ja bym sobie życzył, najbardziej, żeby doszło do jakiegoś kompromisu, a nie do permanentnej przepychanki, próby sił, wzajemnego obrzucania się błotem, bo to jest to nikomu nie daje korzyści, wszystkich właściwie eliminuje. No, jest jedna uwaga, no, w punkcie zagranicy, to ja nie wiem, czy rzeczywiście tak obywatele tych państw śledzą uważnie nasze spory prawne między rządem a Trybunałem Konstytucyjnym. Ja myślę, że to jest problem dla jakichś naścieli. No, ja wiem, ale prasy nie mieliśmy dobrej, na pewno. Powodu nie mamy dobrej. Także z powodu Trybunału. Natomiast w tej chwili minął rok od wyborów. Dzisiaj Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Radia Olsztyn powiedział m.in., że pytany o bilans rządu, że wiele pozytywnych zmian jest w wojsku, wznowiono proces modernizacji policyjnych służb mundurowych, wiele pozytywnych zmian jest także w Ministerstwie Sprawiedliwości, mamy plan Morawieckiego, który zaczyna być naprawdę poważnie realizowany, poprawiło się ściąganie podatków, nie tak jakbyśmy chcieli, ale poprawiło się najwyraźniej, natomiast jeśli chodzi o ten niewielki, wnoszący kilka promili spadek wzrostu PKB, to rzeczywiście jest pewien kłopot z inwestycjami. Do końca nie ma tu pewnej odpowiedzi, dlaczego tak jest, mówił lider PiS-u. Ja mam takie jedno pytanie. Jak po roku, panowie, oceniacie ten model władzy, który PiS przyjął, czyli no, Jarosław Kaczyński de facto w roli naczelnika, pani premier Beata Szydło, prezydent Andrzej Duda. Czy on się sprawdza? Ja bym jednak trochę od innego końca zaczął. No, jest jednak faktem, że po roku ten rząd ma stosunkowo wysokie notowanie. Partia rządząca ma bardzo dobre sondaże, ma bardzo wysokie poparcie. Jeżeli chodzi o sam rząd, on jest oceniany, to jest po rządzie Tuska w 2008 roku, to jest drugi w kolejności rząd oceniany tak dobrze po roku. Jest bardzo wysoki wskaźnik zaufania społecznego. I można dyskutować, z jakich to powodów
powodu się dzieje, natomiast jest to niewątpliwie jakiś poważny atut tej władzy z perspektywy ludzi. Na przykład istotną dosyć kwestią, to tak mówią też politolodzy, tak, to jest oceniane też przez ludzi, którzy próbują to obiektywnie oceniać, no jest na przykład próba, jakaś próba spełnienia na kobietnic wyborczych. Oczywiście ona jest nieostateczna. Taki nurt polityki społecznej. No, więc 500 plus jest z jednej strony pewnym kłopotem, bo im zjada inne priorytety, znaczy na wiele rzeczy nie starcza pieniędzy, ale z drugiej strony no jest jakąś próbą wykonania bardzo ważnego zobowiązania społecznego, który został poczyniony, zaciągnięty w kampanii. Ja to oceniam niesłychanie pozytywnie, natomiast oczywiście no, model sprowadzania całej władzy przez Kaczyńskiego jest modelem rozwiązującym rozmaite problemy. I z punktu widzenia, powiedziałbym, przejrzystości podejmowania decyzji, i z punktu widzenia nawet takiej spójności polityki wewnątrz samego rządu, bo wydłuża się proces decyzyjny, jest ileś decyzji nieczytelnych. To jest oczywiście idealna sytuacja, gdyby Kaczyński wziął odpowiedzialność i został premierem. Natomiast no, winy jednak, ten zasadniczą, ten walor i to zaufanie społeczne jest jednak dla mnie czymś no, wartym zauważenia. Zwłaszcza przez stopień krytyki tego rządu i przez opozycję wewnątrz. No, to jest taka totalna krytyka. I właśnie przez zagranicę. Za zagranicą nieustannie nas napomina. Nieustannie ten rząd próbuje dyscyplinować. Moim zdaniem to raczej pomaga temu rządowi niż szkodzi. Pan redaktor Rolicki, pana zdaniem, jaki jest bilans tego rządu po roku? Ja uważam, że w stosunku do możliwości, jakie ten rząd ma, bo jest to pierwszy rząd, który ma większość, który przez to ma ogromny komfort rządzenia, to ten rząd raczej nie wykorzystuje tego, a styl, w jakim jest ta władza sprawowana, poczynając od tego, co wyprawia pan Kuchciński w Sejmie, nieliczenie się z opozycją, obrażanie opozycji, sposób po prostu niebo przepychania tych rzeczy, brak jakiejkolwiek koncyliacyjności, to znaczy brak szacunku dla poprzedników i dla po prostu przeciwników. To wszystko bardzo, bardzo źle rokuje, dlatego że zgadzam się, że po prostu notowania ten rząd ma dobre. Znaczy, tylko kwestia, za co te notowania takie są dobre. Czy to, czy opłaca się skupka za wyprawkę? To znaczy, trzeba pamiętać, że ta dobra sytuacja gospodarcza dosyczna jest na dosyć słabych podstawach, czy na cienkich nogach. Dlatego, że od razu nie mieliśmy innego zresztą wyjścia i od razu jak się zaczął proces restrukturyzacji, to postawiono na fiskalizację, na po prostu operacje związane z pieniędzmi, z bankiem i to się jakoś bardzo dobrze powiodło. Ta złotówka stała się raptem mocną walutą, czy kiedyś mogliśmy tylko marzyć. W związku z tym, ponieważ nie mamy, gdybyśmy, nasza siła się brała z potęgi gospodarczej, gdybyśmy byli krajem, który ma bardzo mocne zaplecze gospodarcze i jest rzeczywiście krajem liczącym się w wielu dziedzinach istotnych, to wtedy to jest zupełnie co innego. Można się tak, można dokazywać. U nas my dokazywać nie możemy, dlatego że bardzo łatwo jest po prostu doprowadzić do chybnięcia gospodarki. A tutaj tymczasem te obietnice są bardzo kosztowne. Te obietnice po prostu no, muszą w jakimś sensie w pewnym momencie mogą zaważyć na naszej sytuacji gospodarczej. Krótko zapytam, to jaka będzie pana zdanie przyszłość tego gabinetu? Ja uważam, że ten gabinet, no, jeśli nie zdarzy się coś takiego szczególnego, to jest skazany na porażkę. Z tym, że oczywiście to skazanie nie musi nastąpić, dlatego że ma wyjątkowo korzystną sytuację z tej racji, że ta opozycja jest rozdrobniona, rozbita, skłócona i że nie ma w opozycji postaci jakiejś, która byłaby po prostu postacią znaczącą, stanowiącą rzeczywistą przeciwwagę dla pana Kaczyńskiego. Więc to jest z tej słabości opozycji wynika, powstaje pewna szansa dla Kaczyńskiego. Ja się boję jednego. Ja się boję, że po prostu przecież my nie znamy akurat tego, co
ten rząd będzie dalej robił, bo Kaczyński nie wyjawia. Nie, ale to dlatego zapytam, bo już tam się powoli kończy czas, pan redaktor Zaramek, czy jest wsadzony na właśnie, ja proszę wypowiedź pana Janusza, to znaczy, jeżeli wykluczyć jakieś nadzwyczajne okoliczności, jest skazany na sukces. Znaczy, no, wygrano w kolejnych wyborach. Mówi, jeśli wykluczyć rozmaite nieprzewidziane okoliczności załamania gospodarki światowej, jakieś konflikty bardzo mocne, zagraniczne, które przestraszy polskie społeczeństwo, przed konflikt z Rosją, moim zdaniem jest skazany na sukces i tu chcę podkreślić jedną rzecz. PiS w tej chwili być może trochę mimowolnie ma jakiś klucz do świadomości Polaków. Kiedyś tak było z SLD. SLD lepiej rozumiało Polaków niż na przykład partie solidarnościowe. Było tak przez kilka lat z Platformą Obywatelską. Myślę, że to jest nie tylko zrozumienie socjalnych oczekiwań Polaków, chociaż też, ale także też takie poczucie, że no w kontekście takich zawirowań europejskich, bardzo silnej stabilności, strachu, na przykład strachu przed uchodźcami, PiS udziela pewnej odpowiedzi. Ona może być kontrowersyjna, ale ona jest jednak odpowiedzią własną, polską. Własną i polską, i tu musimy postawić kropkę. Gośćmi byli Janusz Rolicki, Fakt, i redaktor Piotr Zaręba w sieci, Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Do usłyszenia. To nie jest najspokojniejszy tydzień dla brytyjskiej premier. Najpierw odważna i kontrowersyjna decyzja w sprawie rozbudowy lotniska Heathrow. Odważna, bo szereg jej poprzedników unikał jasnych deklaracji. Kontrowersyjna, bo jasne deklaracje zniechęcają część konserwatywnego elektoratu i wywołują napięcia w partii. A jakby tego było mało, potem Theresa May stała się bohaterką pewnych taśm brexitowych, na których o Unii mówi ciepło, wbrew imidżowi, jaki stara się ostatnio kultywować. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Samoloty nad głowami Londyńczyków to problem na głowie kolejnych rządów. W końcu po niemal pół wieku gabinet Theresa May zdecydował. Podjęliśmy decyzję, która jest w interesie całego Zjednoczonego Królestwa. To wiadomość, że w postbrexitowym świecie nasz kraj jest otwarty na biznes, a całemu krajowi udowodnimy, że rządzimy po to, żeby stworzyć państwo dla każdego. Tak mówi minister transportu Chris Grayling. Ale już od razu mamy turbulencje. Protesty ekologów i mieszkańców. No i takie słowa. Nowy Jork to miasto pięknych drapatych mur, Paryż to miasto świateł, a Londyn będzie miastem samolotów. Czy naprawdę tego chcemy? To nie jest protest polityka opozycji, to słowa Borisa Johnsona, czołowej postaci obecnego gabinetu. Poprzedni burmistrz Londynu zgadza się tu z burmistrzem obecnym, lewicowym Sadiqiem Khanem. Powietrze w Londynie to już teraz zabójca i już teraz zbyt wielu ludzi cierpi od hałasu. Czasa lekko sceptyczna. Może trzeba było zbudować nowocześniejsze, lepsze lotnisko zupełnie od podstaw, zastanawia się The Times. Ale większość komentatorów zgadza się z Financial Times. Rząd chciał po prostu jak najszybciej wysłać sygnał, że kraj po referendum działa dalej. Sygnał chyba dość skuteczny, bo główna ekonomistka CBI, największego brytyjskiego związku przedsiębiorców, mówi mi, nareszcie. Ważne jest zwiększenie pojemności lotniskowej Londynu. Za 9 lat osiągnęlibyśmy maksimum. Trzeba było po prostu podjąć tę decyzję i pójść dalej. Marianna Popiełuszko. A to nie jedyna rzecz zakłócająca w tym tygodniu loty pani premier. Są jeszcze taśmy. Wczoraj Guardian wykrzykiwał na pierwszej stronie o to, co naprawdę Theresa May myśli o Brexicie. A myśli to. Myślę, że argumenty ekonomiczne są jasne. Bycie częścią 500-milionowego bloku jest dla nas istotne. Jednym z czynników jest to, że wielu ludzi inwestuje w Wielkiej Brytanii właśnie dlatego, że to Wielka Brytania, która jest w Europie. Gdybyśmy opuścili Unię, ludzie zastanawialiby się, czy nie lepiej utrzymywać swoją obecność na kontynencie, a nie u nas. Taśmy May pochodzą z maja, miesiąc przed referendum i zdaniem wielu sugerują, że twarde obowiązuje tylko, gdy włączone są kamery. Theresa May nie słucha swoich własnych ostrzeżeń, wyzłośliwia się lider liberalnych demokratów Tim Farron, a Norman Smith, analityk BBC, mówi tak. Kluczowe oskarżenie brzmi tak. Cały czas pani